W Młodzieżowym Domu Kultury w Lubaniu odbyły się powiatowe eliminacje konkursów recytatorskich. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu lubańskiego walczyli o udział w kolejnych etapach na poziomie regionu i województwa. Dzisiaj w Młodzieżowym Domu Kultury odbywają się eliminacje powiatowe do dwóch konkursów. Szkoły podstawowe mają konkurs recytatorski dolnośląski Pegazik, gdzie eliminacje właśnie powiatowe odbywają się dzisiaj w Lubaniu, a finał wojewódzki 27 kwietnia w Kłodzku. Z dzisiejszych tych zmagań jury wyznaczyło już jedną osobę, która będzie reprezentowała nasz powiat na Dolnym Śląsku. I dzieci miały do wyboru wiersz lub prozę. Natomiast w szkołach gimnazjalnych jest podobnie, tylko że dzieci muszą i wiersz, i prozę już, i jedno, i drugie. I czas prezentacji nie może przekroczyć 7 minut. I tam też jest, jury witepuje jedną osobę, która będzie nas reprezentowała na zawodach wojewódzkich w Kłodzku 28 kwietnia. I na zakończenie dzisiejszych konkursów jest 60. Dolnośląski Konkurs Recytatorski. To jest taki bardziej prestiżowy. Dzisiaj są eliminacje powiatowe. Oprócz jeszcze właśnie eliminacji powiatowych będą rejonowe w Bolesławcu. I dopiero z Bolesławca najlepsi dostaną się na Dolny Śląsk do Oławy. Ci w konkursie tym 60. Dolnośląskim mają prezentację albo recytację, albo poezję śpiewaną. To jest do wyboru, czyli wybierają albo to, ale mają mieć przygotowane dwa utwory, że w razie czego jakby komisja chciała posłuchać tego drugiego, to muszą ten drugi też przedstawić. Nancy Kleinbaum, fragment powieści pod tytułem Stowarzyszenie Umarłych Poetów. Neil pędził na rowerze przez rozległy rynek miasta, śpiesząc się na próbę w Henley Hall. Zajęcia trwały długo. Aktorzy kilkakrotnie powtarzali kwestie i z uwagą słuchali wskazówek reżyserki. A ona, gestykulując żywo, pokazywała im dokładnie, gdzie mają stanąć i kiedy zacząć mówić. Na dworze było chłodno. Zapadał zmierzch. Mimo zimna, Neil czuł, jak płoną mu policzki. Patrzyli, jak Neil z lekkością wczuwa się w rolę, jak jest autentycznie zabawny i wywołuje salwy śmiechu na widowni. Todd w napięciu szeptał kolejne kwestie równolegle z Neilem. Jakby to w jakiś magiczny sposób miał pomóc koledze. Ale Neil nie potrzebował niczyjej pomocy. Laureatami 20. Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego Pegazik zostali Kornelia Orlik ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubaniu i Dawid Kusibab z Gimnazjum w Leśnej. Natomiast podczas 60. Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego powiat lubański reprezentować będą Kornelia Borkowska z Gimnazjum w Leśnej, Ewa Malung z Gimnazjum w Olszynie, Filip Nuzban z Gimnazjum nr 2 w Lubaniu, Aneta Przybyła z Gimnazjum nr 1 w Lubaniu oraz Oliwia Wojciechowska z Gimnazjum w Leśnej.